Dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym gościmy tu u nas na wspólnym gojemniku kolegę Adriana. Myślę, że tu kolega jest znany hodowcom. Jest to organizator międzynarodowego wspólnego gojemnika Dobczyce. Akurat w dniu dzisiejszym przyjął po odbiór gołąbków z Niemiec od kolegi Jürgeny Gutz i jeszcze chyba tam ktoś będzie miał, czyli no, szudla. Ale tak sobie tutaj siedzimy przy szklance chleba i myślimy, no i wpadł nam taki dosyć ciekawy pomysł do głowy. Myślę, że fajnie, aby tak troszkę podnieść prestiż tych naszych wspólnych gołębników. No i myślę, że też prestiż naszych uczestników, nie? I wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować mistrzostwa z dwóch wspólnych gojemników, które będą odbywać się z dwóch wspólnych gojemników. I to będzie taki dodatkowy lot. Czyli final po finale. Tak, to będzie po finale, no. Myślę, że lot finałowy, no to musi być wiadomo, że cały program będzie wykonany, jak i u mnie, podejrzewam, też u ciebie, w ten sposób, jak regulamin mówi, czyli loty konkursowe plus finał. Ale żeby po prostu hodowcy, którzy chcą jeszcze się z nami dalej zabawić i czują się jeszcze na siłach, no to stwierdziliśmy, żeby jeszcze zorganizować taki lot. A ja myślę, że ja też organizuję nieduży gołębnik, tak jak i Adrian, żeby właśnie było o co walczyć, żeby ten prestiż był naprawdę fajny. Stwierdziliśmy, że możemy zrobić to z dwóch wspólnych gołębników, czyli odbywałoby się to w ten sposób, że gołębie po finale, które już powrócą, tak samo u mnie, jak i u Adriana, te gołębie, hodowcy, właściciele tych gołębi będą mogli przeznaczyć do dalszej rywalizacji, czyli do kolejnego lotu. Lot odbyłby się po już locie finałowym i tylko i wyłącznie uczestniczyłyby te gołębie, które zostaną aktywowane przez hodowców, czyli właścicieli, bo myślę, że no, osoby trzecie no, raczej nie mogą decydować o gołębiach tego hodowcy właściciela, nie? Dlatego byłoby to przez hodowców właścicieli aktywowane lub za zgodą, nie, hodowcy, bo jeżeli hodowca by się zgodził, właściciel tego gołębia, żeby ktoś go tam aktywował, no to myślę, że byłoby to możliwe. Tak jak mówię, rywalizacja by się odbywała, takie podwójne mistrzostwo z dwóch wspólnych gołębników. No, z tego co wiem, to nikt tego w Polsce, czy nawet w Europie, nikt tego nie organizuje, tego typu mistrzostw. Gdzieś tam słyszałem i obiło mi się uszy, że w Chinach na któreś gołębniki, że to są trzy wspólne gołębniki, które organizują jeden lot i jest po prostu jakby jeden mistrz tych wspólnych gołębników. No i my byśmy chcieli coś podobnego zorganizować, z tym, że no, tu w okolicy jest nas dwóch. No i myślę, że tu byłby po prostu lot na dystansie 550-560 km, gdzieś tam okolice Szczecina. Myślę, że znaleźlibyśmy taki punkt, udałoby się nam znaleźć, żeby był pomiar jak najbardziej podobny lub jakby się nawet udało identyczny, byłoby to super, bo byłoby to wiadomo łatwe do policzenia. Chociaż myślę, że tutaj nie ma problemu, bo oczywiście tak jak wszędzie w PZHGP czy gdziekolwiek można by to było policzyć na zasadzie prędkość. Wyglądałoby to w ten sposób, że po prostu hodowcy, czy to ze wspólnego gołębnika Dobczyce, czy też Giewont, aktywowaliby gołębie. Byłaby to łączna pula nagród, czyli byłyby to, jak to się mówi, pieniążki na jednej kupce i po prostu z tej puli nagród byłby wyłoniony mistrz, no i tam po kolejne, nie wiem, 10 gołębi, czy ile też dokładnie, żeby się nad tym nie zastanawiali, ale myślę, że to pewnie zrobimy to w ten sposób, że byłyby to na pewno osoby, no znaczy osoby, no gołębie, które zameldują się jako pierwsze, myślę, że tam nie 10-15 tych pierwszych gołębi z tego lotu, plus podejrzewam, że jakieś drużyny też, myślę, że jakieś dwójki, trójki, coś w tym stylu udałoby się zorganizować. No i myślę, że to podniosłoby prestiż na pewno też hodowcy, który właśnie wygrałby rywalizując z dwoma wspólnymi gołębnikami, nie tylko na jednym, nie? Uważam, że to dosyć fajny pomysł, ale tak jak
tu właśnie kolega Adrian mówił, no wiadomo, wszystko jeszcze dopiero okaże się po finale, po lotach. Na razie jest to tylko pomysł. Może to uda się nam wdrożyć w życie. Jest to zaplanowane. No dokładnie, a też nie wiadomo, czy po prostu te gołębie, jaka ilość tych gołębi zostanie po finale, jaka ilość będzie chętnych osób. W każdym bądź razie, no u mnie jeszcze jakieś tam miejsca są, także jak hodowcy by chcieli jeszcze po prostu rywalizować i byliby zainteresowani taką rywalizacją, nie tylko jako na jednym wspólnym gołębiku, a tylko chyba można by było też wykazać się i sprawdzić swoje gołębie na tle dwóch wspólnych gołębników. Myślę, że to byłoby ciekawe. Z tego co wiem, to Adrian, u Ciebie też, też jakieś miejsca są jeszcze, nie? Także... miejsca wolne, tak jak ktoś jeszcze chętny, to zapraszam serdecznie. Ale ten lot dodatkowy, czyli finał po finale, jak to się mówi, to organizowalibyśmy na pewno na dystansie ponad 500 km. Także, że to nie byłby jakiś tam lot 300-400, tylko na pewno ponad 500. Gdzieś to okolice Szczecina, podejrzewam, nie? Czyli w skrócie mówiąc, byłoby to gołębie aktywowane na jednym, na drugim wspólnym gołębniku. Łączna pula nagród. Bez znaczenia tutaj nie będziemy na pewno, myślę, jakoś typować, że tam było czy więcej na Giewoncie, czy więcej na Dobczycach. Po prostu złączymy to wszystko w jedną pulę i to będzie po prostu podzielone. A już dokładne, powiedzmy, ten podział, to, no, to podamy w późniejszym czasie. Tak jak mówię, no zobaczmy, jak przebieg w ogóle tych wszystkich lotów, jak to wszystko wyjdzie, czy będzie z czym jechać, nie, czy będą, jeżeli będzie na pewno też, to jakieś tam minimum 100-150 gołębi, czy tam 200, na pewno jakieś tam minimum będzie, no bo wiadomo, że nikt nie będzie z 30 gołębiami, bo to już nawet... ze 100 chyba. No, na pewno to już nie chodzi o samą jazdę, bo jechać by można było, tylko wiadomo, że no, 30 gołębi wypuszczone 500 km dalej od domu, to mogłyby mieć troszkę problem, zwłaszcza młode, żeby powrócić do domu, także... uważam, że to byłoby bezsensowne. O właśnie, no tutaj jeszcze właśnie bardzo ważne zdanie, no bo na pewno nie jeden sodowcy zauważył, że ja też jestem uczestnikiem wspólnego gołębnika Dobczyce, tak samo jak Adrian jest uczestnikiem wspólnego gołębnika Giewon. No ale oczywiście, jeżeli zorganizujemy takie wspólne mistrzostwa dwóch gołębników, no to tu doszliśmy do wniosku, żeby właśnie nie było niepotrzebnych podejrzeń czy różnych innych tego typu rzeczy. To my po prostu, ani Adrian w tym locie nie będziemy uczestniczyć. Nasze gołębie po prostu nie będą, chyba że nie wiem, no ktoś tam, ale myślę, że to najlepiej będzie i najbezpieczniej, żeby nie uniknąć niepotrzebnych pomówień. Po prostu te gołębie nasze nie będą w ogóle uczestniczyć w tym locie. No myślę, że tyle, no taki to jest pomysł, a co dalej będzie, no to zobaczymy, to tak jak po prostu chcieliśmy poinformować naszych uczestników, czy też nowych, przyszłych uczestników o tym pomyśle, bo myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał po prostu wykazać się na tle dwóch wspólnych gołębników, no to uważam, że to jest dosyć fajna forma rywalizacji, bo wiadomo, też przygotowanie moje, czy przygotowanie twoje, to też będzie taki troszeczkę sprawdzian dla nas. No, także myślę, że będzie ciekawie. Jeszcze chcieliśmy tutaj poruszyć właśnie kwestię taką odnośnie uczestników, bo hodowcy na pewno będzie się każdy zastanawiał, jeżeli na przykład ktoś będzie uczestnikiem tylko wspólnego gołębnika Dobczyce lub tylko wspólnego gołębnika Giewo. I nie ma to znaczenia, czy hodowca będzie właśnie uczestniczył tylko na wspólnym gołębniku Giewo, czy tylko na wspólnym gołębniku Dobczyce. Po prostu ten hodowca, który aktywuje gołębia, nawet gdy będzie tylko uczestniczył, powiedzmy, w MWG Dobczyce, może wygrać pierwsze miejsce i zgarnąć pulę po prostu i z Giewontu, i z tego, tak? Wcześniej wspominałem, że to będzie wspólna pula nagród. To będzie tak jakby po prostu złączone dwa gołębniki były ze sobą, nie? Myślę, że to właśnie też po prostu dla hodowcy, który wygra, no, no to będzie naprawdę fajny prestiż, bo wiadomo, wygrać na jednym wspólnym gołębniku to jedna rzecz, a wygrać już na dwóch to jest naprawdę, uważam, już taki, powiedzmy, poprzeczka podniesiona o 2 stopnie do góry, nie? I co jeszcze ważnego chcieliśmy powiedzieć, bo to już kiedyś mówiłem też na którymś z filmików, że u mnie po prostu z finału miała tam, nie wiem, 10-20 pierwszych gołębi, które usiądą z finału, będą po prostu wystawione na aukcji w USA i tam będą po prostu gołębi, które zostaną zlicytowane, będą, pojadą tam po prostu do hodowców i po prostu będą sprzedane na tej aukcji. Ale właśnie
tak sobie teraz też myślę, że wiadomo, że te gołębie, które będą uczestniczyć w tym finale podwójnym, i myślę, że to właśnie będzie bardzo duży prestiż, dużo większy niż gołąb, który przyleci na jednym wspólnym gołębiku. Więc doszłem do wniosku, że na pewno to jakoś podzielimy. Czyli powiedzmy 10 tych gołębi, które wygra ten drugi finał. Będziemy chcieli, żeby właśnie te gołębie trafiły na tę aukcję do USA. No i 10 powiedzmy kolejnych tutaj z mojego wspólnego gołębika. Ale na pewno będziemy to chcieli tak zrobić, żeby po prostu część tych gołębi, bo naprawdę uważam, że takie gołębie, które zrobią ten finał, czy to u mnie 435, czy tam 500 km, bo w takim przedziale będzie finał i Madrid, myślę, że podobny. 420 u mnie jest planowane. 420, no. Ale czyli ty masz na pewno 420, nie będziesz podnosił. Raczej nie będę. Raczej nie, no. No u mnie są te widełki między 435 a 500, no tak, mówię, to jeszcze do tego zobaczymy. No i kolejny lot, ten właśnie ten no, taki prestiżowy, jakby rywalizacja między czy z dwóch wspólnych gołębników, to ten, jak my mówili, będzie na pewno ponad 500. No to myślę, że te gołębie już naprawdę będą wartościowe, które zrobią jedno 500 i drugie 500. No to myślę, że nawet jeżeli pójdą do USA, to hodowcy, którzy je zakupią, czy ten, to myślę, że to jest naprawdę już fajny gołąb, który zaliczy takie dystanse. Także tyle chcieliśmy po prostu do tego dodać. No i jeszcze raz zapraszamy wszystkich kolegów do wspólnej zabawy. Nie wiem, Adrian, jeszcze coś chciałeś od siebie dodać? Może powiedz na dzień dzisiejszy, jaki masz stan gołębnika, jaki jest planowany, może tym kolegom trochę na świecie. To stan gołębnika jest na dzień dzisiejszy 280 gołębi. Dużo jeszcze uczestników nie dało takich, no można powiedzieć, stuprocentowych, bo myślę, że nie zawiedzą, dadzą. No. Dużo osób niezapisanych przywiozło gołębie, więc kolegom naprawdę serdecznie dziękuję, bo nie zapisali się, a przywożą. No. Także jeszcze jakoś niezdecydowany zapraszam, bo są miejsca, no i chciałbym to obsadę 550 sztuk, żeby była, no bo to zawsze to jest to 550 sztuk, no i ta pula by się nie pomniejszała, no nie? No to myślę, że to już byłoby. Także jak ktoś jest chętny, zapraszam. No tyle. To ja powiem, że u mnie na dzień dzisiejszy mamy stan gołębnika 450 sztuk. No i tak też pełna obsada, to będzie 700 sztuk. Także jesteśmy już na pewno za połówką. Także też zapraszamy kolegów. No, zdeklarowało się u nas znowu zapisanie, jeszcze dużo hodowców nie oddało, no ale myślę, że jak hodowcy się zapisali, to raczej oddadzą. No jeszcze cały czas można się dopisać, także tutaj nie ma żadnego problemu. Jak i u mnie, tak podejrzewam. No. Jest to na razie, jest miejsce i myślę, że wiadomo. Dobrze by było, żeby po prostu ten termin do 30 maja został zachowany, bo naprawdę później jest troszkę roboty z tymi gołębiami, trzeba wszystkie kuracje, szczepienia ochronne. No trzeba to wszystko zrobić, żeby się po prostu uwinąć przed treningami, żeby to wiadomo, że to też, ja myślę, że to też dla hodowców lepiej jest, jak te gołębie zostaną oddane na czasie. No wiadomo, później można też te gołębie po oblocie, bo czasem się zdarzy, że ten gołąb odleci, można wymienić, dosłać. No także jest taka możliwość. No ja też może dodam taką rzecz, no bo na pewno, bo ten pomysł, że tak powiem, urodził się nam akurat już w połowie przyjmowania gołębi, czy już powiedzmy poza połową, także nawet ci hodowcy, którzy po prostu oddali już wcześniej gołębie, no a powiedzmy, że nie wiedzieli o czymś takim pomyśle, jak teraz tutaj my tu kolegom zaproponowali, myślę, że jakby ktoś chciał dosłać jeszcze jakiegoś gołębia, dopisać, czy wymienić nawet, myślę, że nic by nie stało na przeszkodzie, także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, śmiało można dzwonić, czy to do mnie, czy do Adriana. Myślę, że tutaj numer kontaktowy, no to na stronie jednej lub drugiej jest dostępny, także że to wszystko, kto coś potrzebuje dowiedzieć się więcej, to ten. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, szczegółowych informacji już to będziemy udzielać później, no bo tak do końca nie mamy to zaplanowane jeszcze odnośnie podziału nagród tego, ale myślę, że to po prostu już z czasem, jak przyjdzie na to, jak to się mówi, czas, to na pewno podamy. No żeby też by było dobrze. No będziemy się przynajmniej starać. Wiadomo, że niczego nikomu nie możemy zagwarantować, zapewnić, no bo wiadomo, każdy, myślę, organizator jest
stara się jak może, daje z siebie wszystko, no, a różnie to bywa. Wiadomo, że no, gołębie to są gołębie. No. Ci hodowcy, którzy hodują od niej, to wiedzą. Kilka dobrych lat to wiedzą, z czym to się je, jak to się mówi. No, ale myślę, że każdy organizator wspólnego gołębika, nie chce nikogo wymieniać z imienia, z nazwiska, ale czy to w Polsce, czy gdziekolwiek, to każdy dokłada wszelkich starań, żeby to było tak, jak ma być. No. No tyle, także żegnamy się z kolegami. Dobry lot. Thank you.